W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time! Wojak, dobry jest. Tomku, jesteś na 2 miesiące przed swoją, nie ukrywajmy, życiową walką. Powiedz mi, co już za tobą i co przed tobą? Mowa oczywiście o treningach. 3,5 tygodnia ciężkiej pracy nad wytrzymałą sią, czyli praca z Tylorem. Codziennie do tego Roger i tak na zmianę aż do piątku, w sobotę mamy zawsze trening ostatni, czyli technika z Rogerem i tak kończymy tydzień, czyli zaczynam 11 Roger do pierwszej i od 5 do 7 Taylor i tak jest codziennie aż do końca tygodnia. Ciężka praca, 3,5 tygodnia za nami, jestem zdrowy, najważniejsze. Kondycja poszła w górę, niestety obciążenia były bardzo duże, stąd i czuję się świetnie i jestem gotowy na wyjazd do Bushkill, gdzie wyjeżdżam w niedzielę. Wszystkich kibiców interesują dokładne elementy, które wykonujesz. Na przykład mowa o treningu wytrzymałościowym. Czy możesz w skrócie przekazać informacje dotyczące, z czego już składały się twoje treningi? Jak wyglądały? Jakie elementy pojawiały się w trakcie treningów? Trudno tutaj powiedzieć to, co robiłem, jakie ćwiczenia, bo oczywiście to są złożone stacje różne, które Taylor przygotowywał, zanim zaczęliśmy, także wszedłem już w cały program, ja tylko wchodzę, wiem, co mam robić, tak jak dziś teraz przyjechałem właśnie z treningu, jestem dosłownie pół godziny po treningu, wchodzę, mam czas, robię to, odpoczywam minutę, tak jak podczas rundy, następna akcja i tak tam 8-9 rund do 12. Tak wygląda właśnie z nim trening. Jest to trening godzina 10, bardzo wyczerpujący. Ciągnę różne maszyny, pcham, no, pompki, biję też ciężkim młotem o oponę, co też stosują w Polsce. Jeszcze różne inne, linami właśnie też rzucam w górę, w dół, haki, sierpy. No, wiele, wiele dobrych ćwiczeń, po których czuję, że kondycja jest coraz lepsza i najważniejsze, nic nie boli, no. To jest wszystko to, co robimy, że nie ma żadnej kontuzji. Każdego dnia czuję, że jestem silniejszy, kondycja, mentalnie niezmęczony, także weekend odpoczywam, poniedziałek jestem gotowy znów do ciężkiej pracy. Mówiąc o ciężkiej pracy, mówisz o ekstremalnym obozie treningowym, który odbędzie się dokładnie od poniedziałku w Bushkill w Pensylwanii. Powiedz mi, czy już rozmawiałeś ze swoim trenerem Rogerem Bloodwaterem, który wyznacza nowe kierunki, specjalnie chce przygotować ciebie pod kątem wymagającego, gabarytami giganta, przypomnijmy 2 metry, 2 centymetry samego wzrostu, zasiąg ramion 2 metry, 3 centymetry, więc jest to szalona przewaga. Mówiąc o młodszym bracie, on zdecydowanie używa dużo lewej prostej. Oprócz tego, że Vitali będzie używał tej lewej prostej, jednak starszy brat stosuje dużo kombinacji. Powiedz mi, jak spektakularnie, specyficznie przygotowuje ciebie Roger do tego najcięższego pojedynku, tego egzaminu w twoim życiu? Właśnie codziennie, zaczynając tarczę, Roger jakby symuluje Vitali. Ja te ruchy rękoma, które on robi, zadaje czy lewą, czy prawą ręką. I to jest właśnie cała praca nad taktyką, te 11 tygodni, 11,5, które wyznaczyliśmy na to przygotowanie, będzie rozpracowywanie Vitalia i każdego dnia Roger coś wnosi, poprawia, oczywiście mnie też, bo przecież ja nie jestem idealny, ale czuję, że każdego dnia coś łapie, wnosi Roger nowe rzeczy, na drugi dzień jest lepiej i tak właśnie powtarzamy te elementy, które dadzą mi zwycięstwo, które mnie przybliżają do zwycięstwa, aby uniknąć tych jego mocnych stron, czy lewego prostego, czy prawego zamachowego, które często bije przez rękę. Dlatego nie mogę stać w miejscu na pewno, muszę być ruchliwy, balansować ciałem, co Roger często właśnie rzuca mi lewą ręką, bym ruszał cały czas głową, bym chodził, przechodził z lewej na prawą stronę.
No wszystko jest dobrze, na razie jest w porządku. No mówię, jak wspomniałem, jestem zdrowy i nie narzekam, ciężka praca, ale no bez ciężkiej pracy nie ma kołaczy, takie jest powiedzenie stare polskie. Także skończyliśmy kolejny tydzień i w poniedziałek znów Buszkil. Zaczynamy ostatni tydzień tej pracy, co zaczęliśmy tutaj 3,5 tygodnia temu. No i 17 przyjeżdżają z parę partnerzy. Tomku, zadam ci jeszcze pytanie, ponieważ w New Jersey od kilku ostatnich tygodni panuje duża, naprawdę zwiększona wilgotność, jest bardzo ciężkie powietrze. Czy przygotowujesz się również specjalnie, mówiąc o odżywieniu, mówiąc o twoich napojach, stosujesz jakieś wyjątkowe odżywki? Znaczy, tutaj czy wagę cały czas trzymię na poziomie 220 funtów, czyli 100 kg, 98-100 codziennie się ważę, by kontrolować, by za dużo nie spać przy tej właśnie dzisiaj wilgotności, jak jest 90 parę stopni. No możesz spać, nie wiem, 6 funtów, 3 kilo na treningu i szybko możesz się odwodzić, dlatego piję bardzo dużo wody, dużo minerałów, które mi Taylor, można powiedzieć, rozpiskę zrobił zaraz po treningu, wypijam z 2 litry, także tą wagę trzymię. Czuję, że cały tłuszcz zszedł, ale nie pomniejszyłem jako mięśni, lecz one wszyscy mówią, że jestem większy, że to wszystko jednak, ta praca skutkuje i no oczywiście te minerały, które uzupełniam, pomagają mi szybko się regenerować, gdzie można powiedzieć po treningu pierwszym za 3 godziny mam następny, jestem gotowy już do następnej ciężkiej pracy. No także pracujemy solidnie i jak i mówię fizycznie, tak i mentalnie. Taylor też wie, co mi potrzeba i sam stretching, który stosuję dziennie dwa razy 10-15 minut przed i po, rozciąga mnie, pilnuje, żebym jakiś nie złapał jakiegoś, nie zerwał coś w plecach i tak dalej. No, nie wiemy, każdy wie, że ciężka praca jest przede mną i mam nadzieję, że tak będzie do końca sierpnia. Wspomniałeś o sparring partnerach, którzy czekają cię w Pensylwanii. Czy pamiętasz ich nazwisko? Znaczy to zostawiam Rogerowi. Będzie dwóch sparring partnerów. Pierwszym 17 przyjeżdża pierwszy z Kalifornii. Po tygodniu przyjdzie drugi, może być jeszcze jeden, trzeci, ale myślę, że jak będzie dwóch bardzo dobrych, to jest wystarczająca ilość na 12 rund, by się przygotować, bo to wszystko zależy, w jakim fazie są spary partnerzy, czy są przygotowani na sparing. Jeżeli są, mają walki, no to są dobre dyspozycje i dwóch dobrych spary partnerów jest wystarczająco, także zaczynamy z jednym, potem przyjeżdża drugi, być może trzeci. To zostawiam Rogerowi, on wie kogo dobrać, by oni odgrywali Witalia Kliczkę, by im pomogli się przygotować na 120%. Tomku, złapaliśmy ciebie już dosłownie na ostatni moment przed wyjazdem, kiedy opuścisz New Jersey. Nie byłeś widoczny. Po raz pierwszy chyba Roger, twój trener, zaistniał z nowymi zakazami, nakazami. Ten obóz kondycyjny i wszystko, co dotychczas robiłeś, ma zwiększoną dyscyplinę. Naprawdę widzę, że po prostu zabrania tobie na wiele, prawda? Zabrania tobie wielu rzeczy. Rzeczywiście, no walka wysokie rangi, walka moja życia, można powiedzieć, bo przecież znów walczę o mistrzowski pas. Roger powiedział tak, no, tyle materiałów miały portale, zdjęć i tak dalej, że no, trzeba po prostu teraz dać mi spokój i moja głowa ma być właśnie w treningu, a nie no, dziś wywiady, kombinacje. To mi naprawdę nie przysporzy reklamy, bo moja reklama jest właśnie 10 września w ringu i tam mam być na 120% pokonać Witalia Kliczko i z taką myślą wchodzę codziennie na salę i trenuję, by go pokonać, bo to jest moje zadanie i stąd Roger jest dobry człowiek, ale też w pewnym momencie mówi stop, jest czas na wywiady, był czas na nagrywanie, teraz jest czas na trening i na tym się skupiamy. Ale również chyba zakaz pojawiania się na wielu imprezach, omijasz wszystkie imprezy polonijne z tego co widzę. Znaczy, gdybym chciał chodzić, to pewnie co tydzień gdzieś bym musiał latać po nocach i nie przebywać w domu. No także jak miałem czas, byłem po walce, gdzieś tam odwiedzałem co po niektóre imprezy.
No ale jest czas teraz na treningi i tutaj no nie ma w ogóle o czym gadać. Mówię, no są zajęcia i nie mam też siły, no bo jeżeli ciężko pracuję dwa razy dziennie, no teraz jest czas na odpoczynek, na regenerację na jutrzejszy dzień i znów do pracy. No w tym treningu siłowym czy z Rogerem na tarczach, no nikt mi nie pomoże. No sam te siły muszę z siebie wyrzucać i być w każdym dniu na 100%. Ty, Tomku, jesteś postrzegany jako człowiek skromny, skupiony tylko i wyłącznie na ciężkiej pracy i na swoim sukcesie. Niedawno słyszeliśmy krzyczącego Davida Haya, który chyba więcej udzielał się mediom niż to, co zobaczyliśmy w ringu. Zapewne po obozie kondycyjnym już 19 lipca pojawisz się tutaj w Nowym Jorku, bo czekacie jedna z ostatnich konferencji, tych najważniejszych, po Wrocławiu, Dreźnie, Nowy Jork. Wiesz o tym, że to są urodziny Witalia, twojego przeciwnika. Czy przygotowałeś jakiś pikanteryjny prezent urodzinowy dla swojego przeciwnika? Na pewno życzenia mu złożę, no bo tak by należało, myślę, każdemu człowiekowi, który spotka człowieka, który ma urodziny czy imieniny. Także na pewno tylko życzenia, rękę uścisnę i to wszystko. No, jest to czas promocji w HBO i na tym się to będzie kończyło. Zakończymy, nie wiem, po ilu godzinach i uciekam do buszki, by dalej kontynuować trening. Tak to już jest w tym biznesie, że są konferencje, są spotkania, no ale to trwa tylko kilka godzin i tutaj ostatnim, myślę, spotkanie będzie właśnie do 19, gdzie patrzymy sobie w oczy i czas na trening, na sparingi, bo walkę 10 września, o tym pamiętam i o tym pamięta też Witalii, pewnie też za dzień, dwa będą zaraz wyjeżdżać do Niemiec czy do Austrii, nie wiem, gdzie się przygotowują, myśląc o pojedynku.